przed wami Robert Hardkorowy Koksu Burnejka! Zobaczymy, ile wniesie na wagę. Ile kilo steków? 115 kilogramów. Panie i panowie, 115 kilogramów czystej masy, czystej potęgi. Już jutro hardkorowy koksu po dłuższej przerwie w klatce. Zobaczymy, jak się zaprezentuje i zobaczymy, jak tak, tutaj zapraszam chociaż. I przyszedł czas na jego przeciwnika, a będzie nim Robert Robur Orzechowski. Reprezentant warszawskich koksów, oczywiście w nienagannej formie fizycznej. Zobaczymy, ile wniesie na wagę. 90-400. Czyli, no, jest elegancko, jest 25 kg różnicy. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Czyste, panie Nazaryjski. Jest 25 kg różnicy. Panowie, zapraszam do face to face'a. To jest ostatni face to face przed jutrzejszą galą, więc wykorzystajcie go. W końcu tu jesteśmy. Czekaliśmy. Dopiero jutro będzie. Dzisiaj na spokojnie chyba. Oszczędzamy na jutro. Parę stejków załadujemy. Czy jadłeś kanapeczki dzisiaj, czy co? Gdzie są stejki? Jest lipa, panie Pawłowski. A gdzie są precle moje? W Lidlu. W Lidlu? Kurde, myślałem, że przeniesiesz parę. Jakie precle, wariacie? Przyznaj się o tych preslach, no. Wszystkie wykupiłem. Dobrze, panowie, ja mam taką prośbę. To jest prośba prosto z czatu. A bądźcie dla siebie chociaż przez chwilę groźni. Ty, jutro jest walka. Ty, dziku, nie wariuj. Tutaj jest ponad 200 kg wagi, a przysięgam, że mój 14-letni bratanek potrafi być bardziej agresywny, grając w Lola, nie? Słuchaj, ciebie jutro to stejki zrobię. Tak? To ja z ciebie zrobię mielonkę. O, groźnie. Będzie mielona wołowinka. Taką, jaką lubisz najbardziej. I ja lubię. Elegancko. A co lubisz? W szpitalu przez łąkę pić? 74 tysiące widzów jest zachwycone tym, co się dzieje w tym momencie. Panie i panowie, zróbcie pozycję bokserską, podajcie sobie dłonie, bo to jest pojedynek oparty na szacunku. To są sportowcy. Do publiczności, proszę bardzo. To jest co-main event jutrzejszej gali. Hajlik 3, Gdańsk, Ergo Arena. Będzie się działo. Będzie się działo. Gdańsk Sopot oczywiście. Ja zawsze mówię Gdańsk, bo jestem z Gdańska, ale Gdańsk Sopot. Dziękujemy wam serdecznie, chłopaki. Tak jest, możecie iść na stejka. Robert i Robert. Któryś z nich na pewno wygra, któryś z nich przegra.